is a fucking legend. Witam was bardzo serdecznie, jestem Bacz, a to jest kolejny odcinek StarCrafta 2, a dokładniej prologu ze StarCrafta 2, jeżeli chodzi o Legacy of the Void. Mamy możliwość, wszyscy, którzy posiadają Heart of the Swarm, zagrać sobie właśnie w prolog Protossów. I już wam pokazuję, dwie pierwsze misje mamy już za sobą. No i teraz mamy ostatnią misję prologu, Duch we Mgle. I możemy sobie tutaj kontynuować. Poziom trudności zostawimy na normalny, nic tu nie będziemy zmieniać. Słuchajcie, niedługo premiera, bo 10 listopada, także już w tym miesiącu można odliczać dni, tydzień z haczkiem. Także już niedługo będziemy mogli sobie rozegrać całą kampanię, która na pewno się pokaże, bo jak zauważyliście, dwie poprzednie też są u mnie na kanale. Templariusze staną na warcie, gdy ty i twoi tropiciele będziecie infiltrować świątynię. Niechaj cień Tassadara zapewni ci schronienie, przyjacielu. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o rozpoczęcie. Zobaczmy sobie osiągnięcia. Przebudzenie zła. Ukończ misję Przebudzenie zła w kampanii Szepty o Zagładzie. Czyli tutaj nic specjalnie nie musimy zrobić. Wystarczy ukończyć tą misję. Zabij 20 jednostek, wykorzystując zdolność Uderzenie Cienia z Ratula w misji Przebudzenie zła. No to tutaj będziemy musieli to zrobić. 20 jednostek trzeba zapamiętać. No i mamy jeszcze co? Jedno z cieniami. W misji Przebudzenie zła na normalnym poziomie trudności nie strać żadnych jednostek, dopóki nie zniszczysz katalizatora otchłani. Okej. Będziemy się starali zrobić te osiągnięcia. Oczywiście pierwszeństwo ma, że tak powiem, w ogóle ukończenie misji, chociaż tutaj myślę, że nie będzie problemu. Na normalnym poziomie trudności jakoś nie stanowiło nigdy to problemu, żeby ukończyć sobie jakąś tam misję, czy to w tej, czy w poprzedniej, czy jeszcze w poprzedniej kampanii. Także myślę, że tutaj też większego problemu nie będzie. Natomiast osiągnięcia, ja tak mam sobie, staram sobie zdobywać te osiągnięcia gdzieś tam, no tak po prostu. Czemu by nie? No i dobra, zaraz będziemy zaczynać, załaduje nam się. Czyli tak, 20 jednostek za pomocą ostrza Zaratula. Intruzi przebili się do świątyni. Wkrótce tutaj dotrą. Zamknąć przejście. Skontaktuję się z panem. Jak każesz, ostrze Amona. Możemy się spodziewać, że będzie to misja typu przejść z jakąś tam liczbą jednostek. Tardarimowie kontratakują. Hybrydy zaatakowały nasze siły. Czy dotarłeś już bezpiecznie do świątyni? Tak, ale przejście zostało zamknięte. Tardarimowie zapewne podejrzewają obecność intruzów. Moi templariusze walczą z wrogiem. Musisz kontynuować sam. Postaram się monitorować twoje postępy. Wojownicy, musimy ruszać dalej. Od tego zależą losy galaktyki. No dobrze, czyli to będzie misja typu przejść gdzieś dalej z jednostkami. Zobaczmy, co my tu mamy. Mignięcie. Gdzie jest to ostrze? Może my jeszcze tego nie mamy. No dobra, ale mamy mignięcie. To mają tak samo tropiciele. Tylko zaraz, bo my jesteśmy niewidzialni. Musimy użyć mignięcia, aby je ominąć. Dobra, to mamy zrobić pola siłowe. Aha. Tylko tak, ja bym na początek chciał Zaratula samego wysłać. A to dlatego, że on jest przymaskowany. A oni tutaj niestety... Arudin Rafagal.
Niestety nie mają żadnego obserwera. Ciało fotonowe mnie odkryje, ale jeśli osłoni nas pancerzem otchłani, będziemy chronieni przed atakiem. Jakie działo fotonowe? A, tutaj. Już nam pokazuje na zaś. Dobra. Jesteśmy. Zwracasz się. Wykorzystaj moją umiejętność. Poruszamy się nie zauważyć. No i dobra, trzeba to rozwalić w końcu. Dobra. No i teraz co? Dobrze by było. Dobrze by było mignąć sobie tropicielami. Wycofaj mi się. Dobrze. Teraz weźmiemy Zeratula. Tu poczekamy, aż im się uzupełni osłona. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. Jestem ci całkowicie. Dalej w tę stronę nie pójdziemy. Urządzenie zamykające to przejście musi być za bazą Taldarimów. Zionie chłodne. No i co dalej? Heraku. Musimy gdzieś tutaj się bujnąć chyba. Szozak Moknur. Tylko ja bym mimo wszystko wziął najpierw Zeratula sobie tu. Aha. Nieśmiertelny. Jedno uderzenie cienia powinno go wyjść. O właśnie, i mamy. Szybko, zabij go. Zanim przedrze się przez twoich tropicieli. Pierwsza jednostka, uderzenie cienia. Dobrze, tutaj możemy sobie nabić do tego osiągnięcia tej jednostki. Co to jest to V? Pancerz odchłani. Chwała pierworodnym. Dobra, my sobie możemy teraz tych tropicieli tutaj wziąć. Nie za daleko, a tylko nie atakuj. Chłopczyku, miałeś poczekać. O właśnie. Nie wolno nam się zawahać. No zobaczmy, co jest tutaj. Wypełnię swoje powołanie. Aha, znisz działa. Taldarimowie rozstawili działa przeciwlotnicze na murach świątyni. Znisz je, Zeratulu, a będę mogła zapewnić ci wsparcie. Okej, tylko tak. Może być ciężko, jeżeli chodzi o te wieżyczki. 100 punktów osłony nam daje, jak coś. Tutaj mogłem sobie w zasadzie tak na ten. Dobra, rozwalcie to. Dobra, idziemy dalej. Trzeba coś pomyśleć tutaj z tymi wieżyczkami. Jakby tu się do nich dobrać? Najgorsze jest to, że dwa fotony będą nas cały czas ostrzeliwać i to może być problematyczne. Zobaczmy tutaj, co się dzieje. Hybryda. O, jeszcze lepiej. Moje uderzenie cienia cię zniszczy, potworze. No dobra, to jednak będziemy musieli uderzyć tutaj. Jestem ci całkowicie. Dobra, daliśmy osłonę, ale niestety stracił trochę życia. Dobra, i rozwalamy to działo. Weźmiemy sobie dodatkowe jednostki. Tak przynajmniej myślę, że będą jakieś tu. Doskonale. Wysyłam wsparcie w twoją stronę. Głosem zaćmienia. No, dawać mi tu. Co my tu będziemy mieć? Dobra, widzę tropiciele. A, czyli same tropiciele. Jestem jądrem ciemności. Zostanę odkupiony.
dobra. Mamy dwa działa. Mamy też... Gdzie jest ta uszkodzona jednostka? Ja bym sobie cię tu zostawił w razie czego. No dobra, trzeba uderzyć tu od razu. I zrobimy tak. No a to kurde. Dobra, troszkę się pogubiłem i ty tutaj dostałeś. Nieznacznie. Dostańcie mi tu. Wyczuwam obserwatora nad nami. Odkryje moją obecność. Musimy go ominąć. Dobra, omijamy go. Służymy Kaju. Ben Arudin Rashagal. Jestem jądrem. Ty gdzie żeś tam w los? A, bo ty musisz tu mignąć. Dobra. My sobie powoli tutaj, bo chcę tego achievementa zrobić, dlatego używam cały czas tego uderzenia cienia. A my tutaj widzę, nie będziemy w stanie za bardzo. Chociaż może by nam się udało to zrobić w ten sposób. Zaraz. Czekać. Jesteśmy jednością z cieniem. Jestem jądrem ciemności. Dobra. Jestem głosem. Załatwieni. Teraz ciebie. Okej, okay, zrobione. Tych dwóch bierzemy. I tutaj widzę podobną sytuację, trzeba będzie zrobić. Czyli tropiciele bierzemy. Jednością z cieniami. A może najpierw Zeratula. Niech się osłona uzupełni przez ten czas. Może sobie uciekać, nie? Chwała pierworodnym. Nie wolno nam się zawahać. Służymy Aju. Ben Arudin Rashagal. Ben Arudin Rashagal. Dobra, weźmiemy sobie ze czterech. A może być i pięciu. Dobra, i teraz weźmiemy sobie resztę. I trzeba będzie tutaj... Poruszamy się niezauważeni. Jestem głosem odchłani zionie. Dobra. Dobrze poszło. Nie straciliśmy nikogo. No. Jesteśmy jedni. Zeratul, chodź. To jest zadanie dla ciebie. No, zauważył mnie. Kroczę ścieżką chorobą. Nie wolno nam się zawahać. Jestem ci całkowicie... Czyli, aha, bo tu jest następny obserwator. Teraz nam się... Dobra, mamy zrobione. Wykorzystaj moje umiejętności. Będzie jak mówisz. Chodź. Bardzo mądrze. No. Dobrze. No właśnie, o to chodzi. Póki co. Wyraź swą wolę. Dobra. Tu gdzieś mamy to działo. No. Oj.
Dobra, nikt chyba nie padł. Dobra, zrobiło się niebezpiecznie. Zobaczmy, co tutaj jest. Jest obserwer. Ale dobrze, ty za mną pójdziesz, to ja cię wtedy tutaj dziabnę. Co z tego, że mnie widzicie? Dobra. Dobra. Mamy drugie działo. O. Przed tobą powinny znajdować się kolejne działa Taldarimów. Dobra. Co możemy tu zrobić? W sumie to by najlepiej było. Dobra. Dawać tarcze i walić do nich tutaj. Tak będzie chyba najprościej i najszybciej. Widzę, że zniszczyłeś kolejne działo. Doskonale. Wsparcie jest w drodze. Dawać to wsparcie. Znowu tropiciele. Nie. O proszę. Templariusz. Możemy sobie zrobić archonta. Czy lepiej zostawić na burzę psioniczną? Ja sobie zrobię archonta. Czekamy chwilę, niech on się zrobi. Dobra. Nie wolno nam się zawahać. No, co to jest? Zeratul musi tu być, dobra. Obejrzyjmy. Z niszy widać centralne pomieszczenie. To tam musi ukrywać się Malaś. Prawdomówco. Terranie zawiedli i dopuścili intruzów aż tutaj. Nasze wielkie dzieło jest zagrożone. Porzuć obawy, Malaszu. Odkupienie jest bliskie. Wasz wszechświat zostanie uwolniony od cierpienia. Przygotuj swój lud na wojnę i czekaj na moje rozkazy. Tak uczynię. Wysyła Taldarimów na wojnę. Spóźniliśmy się. Nadal jest nadzieja, Zeratulu. To urządzenie. Taldarimowie wykorzystują je, by komunikować się z Amonem. Tak. Jeśli je zniszczymy, opóźnimy siły Amona na tyle, by ostrzec Artanisa. Zajmę się tym. Mroczny prałat jest blisko. Znaleźć go! No i dobra, czeka nas tu walka od razu. Zostanę odkupiony. Dobra, jest obserwer. I tak, dobrze by było, jak ja bym sobie tu od razu skoczył. Uciekaj. Posłuszny.
Dobra, i mamy ostrzesza kuras. Czyli 20 jednostek zabiliśmy tym naszym uderzeniem cienia. Teraz możemy, raczej możemy, musimy zrobić tak, żeby nam żadna jednostka nie zginęła. Więc to będziemy się starać robić. Cholera, jesteśmy tu troszeczkę uwięzieni. Dobra, tam jest kurde kolos. Jest tu. Jakbyśmy tak zostawili ciebie tutaj, bo ty mi nie migniesz. Dobra. To ostrze jest jednak fajne. Dobra. Zrobione. No, następnie tutaj. Odwrócicie za naszego pana! Nie wolno nam się zawahać. Powolutku, aha, zobaczcie. Ale nie mają obserwera teraz. O, jak oni mnie widzą. Dobra, zaraz to się wam zajmie. Jestem jądrem. Strzozak Moknu. Wypełnię swoje powołanie. No, coś tu nas... O kurde, zobaczcie. Czterech templariuszy. Dwa fotony. Jak ich wywabić stąd, kurde? Ty masz najwięcej, kurde. Nie, gdzie mi tam włazicie? To żeście głupi. O, proszę. Nie zauważyłem, teraz, kurde, się złączyli. Można było ich zaatakować od razu. Zrobiliśmy to dobrze na cwancyku, chociaż można było to zrobić, mówię wcześniej. O, Zeratul, mało many. Znaczy many, osłony. Z przyzwyczajenia mówię niebieskie, jak widzę coś, to mana. Dobra, słuchajcie, niech oni... Aha, aha, aha. Dobra. Gdzieś tu jest wejście. O, kolosik. Ale kolosika, no to może oni chyba to obserwera nie mają, bo nie widziałem. Jest obserwer. No, to zrobimy to tak. W takim, że bądź razie. Mignięcie i od razu ostrze. Nie wolno nam się zawahać. No i co, tu się nie da jakoś wejść? Bo z drugiej strony, dobra. Całkowicie posłuszny. Chwała pierworodna. Przepływa tutaj wielka moc. Zupełnie jakby świątynia miała połączenie z samą otchłanią. Nie no, musi gdzieś to być. A może po prostu mignąć muszę. Albo tu, o. Tu trzeba mignąć chyba. No nie, tu się przejdzie nawet.
wypełnię swoje powołanie. Oho, tu trzeba mignąć, kurde. Ale dobra, możemy to zrobić z ratunem. Siłeczki przyjdą. Działa cząsteczkowe zostały zniszczone. Wysyłam ci ostatnie z dostępnych oddziałów. Dobra. Walczcie z honorem, pobratyńcy. Kaso, poruszamy się. Od razu w archontę ich bierzemy. Ja się burzami nie bardzo umiem posługiwać, słuchajcie, dlatego też daję sobie spokój, bo bardziej mi się archont przyda. Nawet żeby ściągnął na chwilę jakiś ogień na siebie. Bo ma bardzo dużo osłony. Dobra, idziemy to skończyć. Wypełnię swoje powołanie. Myślałem, że dłużej nam zejdzie z tą misją, ale w miarę szybko. Aby tylko nam teraz żaden nie padł. Nareszcie zapędziliśmy was w róg, Nerasimowie. Taldarimowie, prawdziwy Bóg domaga się ich śmierci. Nie zawiedźcie go! Dimra Shagal. Dobra, i rozwalamy wszystko po kolei. No i co? Zostało nam prawie że wszystko. Stawcie czoła powiernikowi gniewu mrocznego Boga! No, chodź tutaj. Co, jeszcze tutaj coś? O Jezu, nie tu, co ja zrobiłem? No i dobra, jedno z cieniami zdobyliśmy. Gotowe. Taldarimowie zostali pozbawieni łączności z Amonem. Czyli żadna jednostka nam nie zginęła. Coś się dzieje. Wykrywam potężne fluktuacje energii odchłani. Zeratulu, ogniwo przyniesie wam nadzieję. Tassadar, czy to możliwe? Talis, doświadczyłem wizji zaświatów. Wiem, co przyniesie nam zbawienie. Tylko ja mogę was zbawić. Pozwólcie mi zakończyć wasze cierpienie. Amon chce zawalić świątynię. Muszę uciekać. Aha, czyli jeszcze uciekamy teraz. Udało mi się dostać do środka razem z moimi wojownikami i odpieramy atak Taldarimów. Chodź do nas. Uciekam. Szybko. Jestem w drodze.
sam zostałem. Bądźcie swoją bezsensowną krucjadę. Nie przedłużajcie tej pełnej cierpienia egzystencji. Poddajcie się, a dam wam wolność. Możesz, fakt, no szybciej. Dobrze, że mu się bardzo szybko regeneruje. Dzięki bogom przejście jest otwarte. Talis, zbliżam się do was. Zbierz się, Zeratulu. Wykrywam już twój sygnał. Gdzie to jest, kurde? Tędy chyba muszę iść, dobra. Nie ma czasu, Zeratulu. Uciekaj. Ja zajmę się tym. Okej, pospadam. Musi istnieć jakieś inne wyjście. Natychmiast uciekaj. I niech nasz hierarcha dowie się, co się tu dziś stało. No i dobra. Ale myślałem, że tylko w jedną stronę trzeba będzie dojść, a tu się okazało, że trzeba uciekać. Nasz lud nigdy nie odwdzięczy ci się za to, co dla nas uczyniłaś. Za Ajor! No i dobra, mamy jeszcze dwa osiągnięcia i jeszcze jedno. Szept o zagładzie. Czyli w zasadzie zrobiliśmy sobie wszystkie te osiągnięcia, które chcieliśmy i chyba za ukończenie prologu właśnie dostaliśmy jeszcze osiągnięcie. Słuchajcie, no to co bym powiedział, no fajnie się zapowiada, mi się każda kampania StarCrafta podobała, bardzo fajnie są te kampanie porobione, także aż miło się gra i myślę, że tak samo się fajnie ogląda. Także na pewno pojawi się na kanale po premierze StarCraft dalsza część, już główny wątek i później będzie epilog jeszcze do zrobienia, także na pewno będę to pokazywał. Póki co, kontynuuj do następnej misji. Obejrzymy sobie filmik, bo tutaj chyba już... Nareszcie proroctwo się spełniło, a dzięki wielkiemu poświęceniu zyskaliśmy nadzieję. Wizję Xel'Naga, która może nam pomóc zapobiec nieodwracalnej katastrofie. Teraz muszę powrócić do mego ludu. Nie zrozumieją tego, co czynię, ale poddam się ich osądowi i sprawię, by zrozumieli. Gdyż tylko Artanis, młody hierarcha Protosów, może zjednoczyć nasze rozproszone frakcje. Gniew Amona pochłonie całą galaktykę. No i dokładnie, to był właśnie koniec prologu. Mogliśmy sobie taki końcowy filmik zobaczyć, jak wyglądał. Słuchajcie, no cóż, nie zwlekając, już powiedziałem parę słów wcześniej. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na następne, czy to z tej kampanii StarCrafta 2, czy jakieś inne, które was interesują, na moim kanale są. Także trzymajcie się i cześć, do zobaczenia.